Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest przyjmujący Czarnych Radom Kuba Wachnik. Witamy, Kuba. Witam serdecznie. Kuba, rozpocząłeś już treningi, już prawie miesiąc ćwiczysz, trenujesz razem z zawodnikami Czarnych Radom. Za Tobą te pierwsze treningi, pierwszy festiwal siatkówki. Jak Ty czujesz się w nowej roli, w nowej drużynie i jak przyjęli Ciebie zawodnicy? Znaczy, czuję się dobrze w nowej drużynie. Za nami 3 tygodnie wspólnych treningów, także jakiś wspólny język nawiązałem z chłopakami. Trenuje mi się dobrze. Kilku zawodników znałem wcześniej, młodszych. Jest też kilku nowych zawodników, z którymi miałem okazję już potrenować i zapoznać się. Też wystąpiłem w pierwszych meczach z nową drużyną. I też myślę, że dobrze mi się gra, co było widać chyba, że jakiś tam nawiązaliśmy kontakt ze sobą. Czy na pewno to zmęczenie jest. Nie miałem zbyt wiele czasu na odpoczynek. Od razu po maturach pojechałem na pierwsze zgrupowanie z kadrą. Tam ciężko trenowaliśmy przez 3,5 miesiąca prawie. Do samych mistrzostw. Na mistrzostwach też ciężkie mecze, 7 ciężkich meczów zagraliśmy. Zajęliśmy 6. miejsce, no nie najgorzej. I od razu po mistrzostwach przyjechałem do Radomia, żeby zapoznać się z drużyną i zacząć tutaj trenować. No, trener dał mi 4 dni wolnego, ale no to jednak nie wystarczy no, po takich ciężkich treningach. Także to zmęczenie jest, no, ale to jest chyba u każdego sportowca. I dlatego musimy się do tego przyzwyczaić po prostu. To jest dopiero mój pierwszy sezon w seniorskiej siatkówce. Nie mam zbyt dużo doświadczenia, jeśli chodzi o poważną grę na wysokim poziomie. Moi koledzy na tej samej pozycji no, to są bardzo dobrzy zawodnicy. Zarówno Kamil, jak Kuba i Marcin. Dobrzy zawodnicy z dużym bagażem doświadczeń. Także na pewno będzie ciężko, ale będę walczył o tą pierwszą 6. No i zobaczymy. No, będę chciał się tutaj pokazać z dobrej strony, przede wszystkim nabrać doświadczenia i ogrania w tym sezonie. Z trenerem Wojtkiem Stępniem pracuję w sumie od niedawna, bo tylko kilka tygodni, także nie mogę tak obiektywnie ocenić naszej współpracy. Po tych pierwszych treningach bardzo pozytywnie oceniam ich pracę, zarówno trenera Wojtka, jak i drugiego trenera Roberta, który też gra i na boisku też stara się nam pomóc, gdy gramy na boisku, gdy jesteśmy razem na boisku. Też daje cenne wskazówki, które na pewno pomagają. Z trenerem Wojtkiem też na pewno są jakieś tam nieporozumienia, ale jego wskazówki na pewno i doświadczenie i wiedza na pewno mi pomogą w dalszym rozwoju. Znaczy, no myślę, że to jest każde marzenie każdego sportowca wystąpić z orzełkiem na piersi i usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego przed meczem. Są uczucia, których się nie da opisać słowami. Takie było moje marzenie tam pojechać na Mistrzostwa Europy i taki był też mój cel, który sobie postawiłem właśnie po Mistrzostwach Polski, że go zrealizuję. No i się udało. Tak. Ciężko pracowałem, też walczyłem z kontuzją. Musiałem udowodnić trenerowi Nawrockiemu, że wytrzymam to przygotowania, te mistrzostwa, że dam radę. No i się udało, on mi zaufał, za to mu dziękuję też i ja spełniłem swoje marzenia.